Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroko Bragi, a to jest kolejny materiał z gry Control na 100%. Ogrywam oczywiście daną grę na karcie graficznej RTX 2080 ID na maksymalnych ustawieniach graficznych, słuchajcie. Dobra, i kontynuujemy sobie naszą przygodę w centralnym biurze kontroli, które to biuro zajmuje się zjawiskami paranormalnymi, a raczej przedmiotami, które owe zjawiska. Które panują owymi zjawiskami. I dzisiaj rozpoczniemy sobie live misją poboczną od tajemniczej osoby z biura, czyli od Archiego. Przejęliśmy takie zadania, które polegają na czyszczeniu pleśni, czy coś w ten deseń. Tak to tu się nazywa, słuchajcie. I owa pleść była w lokacjach, które na początku nie były dla nas dostępne. Ja już się ostatnio zastanawiałem, kiedy będzie możliwość odblokowania sobie tych miejsc. Właśnie poprzez tą misję, którą dał nam właśnie owy sprzątacz, bo on się tak naprawdę tutaj tym zajmuje, ale to jest najbardziej chyba tajemnicza osoba w całym biurze. I to jest właśnie tytuł tego zadania, co za syf. Jesse pomaga Archiemu, rozmawiając o rozmawiając z roślinami w centrum badań w sektorze badawczym. Co za syf, usuń pleść. No i typowe właśnie takie zadania mamy, co za syf, pogadaj z roślinkami. No i typowe właśnie takie zadania i tym się właśnie dzisiaj zajmiemy. Jeszcze więcej pleśni. Dobra, ja sobie wziąłem usuń zator. To jest pierwsza z tych zadań. To ogólnie jest cały ciąg polegający właśnie na tym samym, gdzie będziemy odkrywać te lokacje, gdzie wcześniej nie mieliśmy, słuchajcie, dostępu. I teraz sobie sprawdzimy na mapie, jak to ogólnie wygląda. Gdzie są najbliższe lokalizacje? Tutaj jest pierwsza. Tak myślę, jak tam dostać się. Może myszką będzie mi tutaj lepiej się poruszać do tego punktu i tyle. Elektrownia WSN i tutaj będziemy szukać pierwszego z tych miejsc do oczyszczenia. Także ciśniemy. Nie wiem, czy ja się dostanę z tego punktu, ale dobra. W takim razie szukamy. Chyba tu jest winda, ale ja nie wiem, czy tą windę dojadę. Pompowni muszę szukać. No tutaj do pompowni nie dojdę, ale tutaj innej drogi nie ma. Tak naprawdę. Biuro dozorcy. Świetnie, cieszę się, że jestem w biurze dozorcy, ale tak naprawdę nie chciałem tutaj być. Elektrownia WSN. Pompy chłodzenia. Jak się tam dostać? Może przez pompy chłodzenia? Albo przez biuro dozorcy? Może przez biuro dozorcy, moja droga? Może znajdziemy nasz cel? Ja mam... O Jezus! Nie, muszę z tej strony walić. O Jezus, kolejne towarzystwa widzę. Dobra, chyba dotarliśmy tak naprawdę do miejsca, gdzie mieliśmy się dostać, do punktu docelowego. Szkoda tylko, że nie wiem, jak zmienić kamerę. No, tak mi teraz dziwnie do boku. Nie podoba mi się ten układ kamery. Jeszcze do mnie ktoś wali. Będę musiał w opcji sprawdzić.
Nie widzę, gdzie do mnie strzela. A tutaj jesteś. Dobra. Fajna to miejka. Kością można rzucić. O, następny. Gdzie? Jest. Strzelaj sobie dalej, koleżko. Zwaleni. Ja będę musiał cały czas tak chodzić, bo po prostu nie wiem. Fajnie te ciała znikały przed chwilą. Fajnie się rozwysknął. Dobra, będę musiał teraz sprawdzić w menu, jak się zmienia stronę, bo po prostu szal mnie zaraz trafi. Diablica, a co, nie chcesz rozmawiać czy co, bo ja już nie wiem. Nie no, myślę, że... Znaczy, tak zabrzmiało, moja droga, że ja chcę rozmawiać, bardzo chcę rozmawiać, ale musimy porozmawiać. Także jakbyś miała wkurwa takie, bo tak to... Bo wiesz, dla mnie to jest naturalne, że my rozmawiamy. Słuchaj, dla mnie to jest naturalne, także nawet tak samo jak przechodzę do pracy, znaczy z pracy z południu i do ciebie nagrywam teraz. Teraz nie musisz mi mówić, że muszę to robić, bo ja to już wiem. Tak samo w tej sytuacji wiem, że za każdym razem będziemy rozmawiać, nie? A jeżeli jednak wiem o tym, co już jest pewne, a jednak mi o tym pisze, że musimy rozmawiać, to się wtedy martwię, że coś jest nie tak. Mam nadzieję, że jakoś dobrze to wytłumaczyłem, moja droga. Mam nadzieję, o to chodzi. Bo tak, to my zawsze rozmawiamy, nie? O to chodzi. Gdzie jest ta zmiana stron? Bo już szlak mi jasny trafia. Nie, no nic. Ruch do przodu, ruch do tyłu, ruch w lewo, ruch w prawo, skok, lewitacja, sprint. Walka. Strzelaj, wyceluj, walka, wręcz użyj broni. Użyj broni, przechwyć broń, zmień broń. Osłona. Wystrzelenie. Uchylenie się. Łącz kucanie, uderzenie w ziemię. Przełącz mapę. Przełącz stronę. R. To czemu nie chcę przełączyć stronu? Ej! Ej, coś się zryło. Nie mogę w ogóle strony przełączyć. Weź się, człowieku, nie wkurw. Weź się, człowieku, nie wkurw. Jest tak tu w stronę śmierci naciskał i nic z tego. Przełącz stronę. No to chcę R. 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 No nie wiem, co jest z tą grą nie tak. Jak tą stronę zmienić? Zabijcie mi. Ja nie wiem, albo po prostu wyjdę do menu. Nie! Nie wychodzę do menu. Bo będę musiał znowu całą drogę tutaj przełazić. Dobra, jesteśmy najbliżej tego sektora, gdzie musimy się udać. Dlatego była tutaj cała kompania wroga. I tak naprawdę chyba musimy się udać tam, co? Dokładnie, przez tamte drzwi. Zaraz to, moi drodzy lub moja droga, zrobimy. Bombownia, jesteśmy. Hello again, Mr. Clog. You really let yourself go. Mocno się pan rozruchał? Ja dobrze przeczytałem, proszę państwa. Rozruchał się. Mamy dokument. Mamy jakiś dokument. Akta sprawy. Dystrybutor wody. Procedura. Imitacja. Procedura izolowania. Nie jest wymagana żadna określona procedura. Jeżeli wygląd przedmiotu jest inny niż poddawano wcześniej, należy sporządzić notatkę z opisem nowego wyglądu. Opis, efekt paranormalny. Prawdziwy kształt i wygląd przedmiotu są nieznane. Wiadomo, że przyjmuje on formę następujących obiektów. Kółka z kluczami, pojemnika na lounge, klucza, narzędzia, mikroskopu, zszywacza biurowego, okularów,
tuby na dokumenty oraz łyżeczki. Przedmiot może przybierać fizyczny kształt obiektów znajdujących się w pobliżu. Dysponuje ograniczoną zdolnością ruchu, przemieszczając się po każdej zmianie postaci. Następuje to wyłącznie, gdy przedmiot nie jest obserwowany fizycznie lub za pośrednictwem urządzeń cyfrowych. Z tego powodu nigdy nie udało się zaobserwować jego przeobrażenia. Wypowiedzenie formuły 1.14 lub 1.32 powodują, że przedmiot ujawnia się poprzez drżenie. Informacje. Przedmiot zostaje znaleziony na terenie biura. Nie wiadomo, czy został wniesiony do środka celowo albo przypadkowo przez jednego z agentów, czy spoczywał w najstarszej siedzibie jeszcze zanim powstało biuro. Identyfikator imitacja, data pozyskania 2001, miejsce izolowania Panoptykon. Co, nadal nie mogę zmienić? Jeśli nie wiem, co z tą grą dzieje. Naprawdę nie wiem. Dobra, mamy informację o jakimś tajemniczym przedmiocie, który potrafi zmieniać postać. A tak swoją drogą, w poprzednim materiale była taka sprawa, że odkryliśmy ukrytą lokację i tam był jeden z dokumentów. Ja obiecałem, że na nagraniu sprawdzę, co to był za dokument i po prostu przeczytam wam to na nagraniu. Ja to udało mi się poza nagraniem ustalić, tylko ja to muszę znaleźć na telefonie, bo ja to robiłem zdjęcie, pamiętam tego. O, jest. I to była akta sprawy. Strona maszynopisu. I już sprawdzamy dla tych osób, które oglądają ten materiał i którzy są ciekawi, co to był za dokument. Czyli już sprawdzamy. I to było tak. Kolekcje. Akta sprawy. Strona maszynopisu. Tego po prostu nie zdążyłem przeczytać. Jest. I to jest to. Strona maszynopisu. Czyli to, co po prostu było w tej ukrytej lokacji i przez przypadek czymś mi się nacisło, ja wtedy nie byłem w stanie tego wam przeczytać, ale to wam teraz przedstawię. Strona maszynopisu. Informacje. Tekst znaleziono na terenie obiektu Oceani w Motel and Casino, połączonego z sektorem śledczym. Karta została wysunięta na korytarz pod drzwiami, na których znajdował się symbol spirali. Tu oczywiście już jest tajne. Załącznik. Transkrypcja tekstu. Przez 10 lat próbowałem opisać swoją ucieczkę, ale było coraz gorzej. Kiedyś wiedziałem, gdzie kończy się fikcja, a zaczyna rzeczywistość. Tutaj są tym samym. To straszliwa pułapka, która urzeczywistniła wszystkie moje myśli. Strach, pożądanie. Skąd mam mieć pewność, że uciekłem, a nie zgubiłem się? Jedynie w swojej własnej fantazji. Sama ta myśl potrafi doprowadzić człowieka do błędu. No, oderwanym fragmencie rozpoznano następujące słowa. False, bright light, false, niepokój, wake, Alan Wake. Wyłącznik światła, oceani, za późno, a także ostatnie zdanie, zostaliście ostrzeżeni. To jest kolejne nawiązanie do gry Alan Wake. Czyli gry tych samych twórców, co stworzyło Control. Powiem wam szczerze, że te notatki tak strasznie motywują, że chcę zagrać w Alan Wake'a. Naprawdę. To jest strasznie dużo nawiązań do tej gry. To już niejednokrotnie gra nam pokazała, że to jest jedno i to samo uniwersum. Alan Wake i Control. Ciekawe. Będziemy musieli sobie kiedyś w Alan Wake'a pograć. Słuchajcie. Chyba, że jestem ciekawy. O co chodzi z tym? Czyli ten hotel Oceani, który często się tak powtarza, mógł być też nawiązaniem do Alan Wake'a. Jak to kiedyś przechodziłem, ale bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, dlatego już nie pamiętam owej gry. Dobra, tutaj nie przejdziemy. Kurczę, coś mam tutaj zrobić. Aha! Dobra. Ogarnąłem. Bo po prostu to musimy spinać, żeby przechodzić dalej. Dokładnie. No tak, fajnie, cieszę się, ale chyba tutaj przynajmniej przeszliśmy. Zobaczymy, czy tutaj coś jest. Poza tą tajemniczą miotłą. A, czyli tutaj coś zrobiłem błąd, bo tutaj nie przejdziemy. Ale
To możemy wyjąć, tam wrzucić. Mini zagadka, którą tak naprawdę ogarnę. Się wydaje, nie jest jakaś wybitnie ciężka. Włącz mapę odpływową. Aha, usuń zator. Chyba tutaj mam włączyć. Zejdź na niższy poziom i usuń zator. Dobra, usuń zator. Czy została zaktualizowana nam ta misja? Nie, bo tu nie ma nic, nie pokazuje nic konkretnego. Jesse pomaga Artiemu usuwać zator w pompowni. Że niższy, na niższy poziom mam przejść. A czy tutaj mam po prostu przejść, tak? Bo to chyba to przejście nie było tutaj aktywne. Zaraz się dowiemy. Ta. Co to za gluty? Wygląda jak gówno kosmitów, ty. Masakra. Modyfikacja broni. A jak to mam usunąć? A, strzelić do tego. Co za syp, usunięto zator. Misja zakończona. Dobra, czyli jeden zator już mamy ukończony. Zrobimy jakieś punkty za to? Wow! Ej, to takie mini misje i dostajemy nawet punkty i ten. Punkty tego rozwoju. Ej, zajebiście. To warto je ten wykonywać tak naprawdę. Ciekawe. Dobra, modyfikacje mamy. Na pierwszy poziom chyba śmiech. Na drugi chyba śmiech. I na czwarty niech se będzie. Ale też takie średnie, powiem wam szczerze. Obrażenia po eliminacji przeciwnika. Średnio. Średnio, powiem wam. Dobra, mamy punkty. Ale tak naprawdę bierzemy sobie kolejną misję z tych usuń syf. Dam, co za syf? Pogadaj z roślinami może tym razem. Jesse pomaga Artiemu, to akurat już wiadomo. Rozmawiając z roślinami w centrum badań w sektorze badawczym. Ciekawe. Dobra, udamy się teraz szybko do punktu zapisu i spróbujemy się przemieścić tam, gdzie kieruje nas akurat ta część misji. Co za syf! Wow! Ej, nie spodziewałem się, że tu jest takie przejście. Oczywiście jeszcze jestem w tej pompowni całej. Tu jest jakaś poukrywana lokacja, ale jak tam przeskoczyć? Urna, ciekawe. Może byśmy sobie przeszli tutaj i tutaj na spokojnie stanęli. Patrz, tego nie wiedziałem w tym przejściu. Tu jest dużo tej pleśni całej. Tak naprawdę. Ale to okrutnie wygląda. Mold's gotten in here too. All right. Let's get cleaning, she said, cocking her gun. Kto wie, czy czasami to nie jest część misji, którą ja sobie wziąłem od Archiego. Możliwe, ale. Tak, co za syf, jeszcze więcej pleśni. Chwila. Zmiana misji. Przez przypadek natknąłem się na misję. Jesteśmy w tym sektorze, czyli musimy takich kurczę glutów z nosa Hitlera szukać. No to szukamy w takim bądź razie. Dobra, gdzie ta pleśń może być? To też musimy rozwalić. Dokładnie. Ona nawet nie ma połowy paska.
do czyszczenia. Chwilę, dobra, tutaj nic nie ma. Że ciężko się... Szczaj, gdzie to dziadostwo tutaj naprawdę może być. Tam sobie jeszcze przejść na górny poziom. O, chyba tutaj mamy. Dobra, już mam połowę. Słuchaj, Arciego. Nie przejdę. O, patrz. Dobra. To już chyba nie to. Zajebicej swoją drogą słucha muzyki. Arch, jak naprawdę powiem wam. Myślałem, że tutaj są schody, ale nie. Nie, tam definitywnie muszę szukać. Nie, to nie jest to do rozwalenia. Powiem szczerze, że tutaj się trochę... Oho! Czekaj! O! Cieszę się bardzo, kolego, że ci pomogłem. Fajne jest to uderzenie z powietrza, powiem wam. Ale jak tego ze schodów pizgnąć? Cwaniaka. Czekaj, myślę, że ci to... Ojej. Bęk, przyjacielu. Dobra. Jest luz. No bo tam widzę miejsce, gdzie możemy się dostać. Pozostałość cechy pogodowej. Bo teoretycznie chyba tam musimy się udać. Oj. Wow. Gdzie ja jestem w ogóle? Co to za jama? Powiem wam szczerze, że się trochę klimatycznie zrobiło. Już tak nie, dosyć nietypowo, bo zazwyczaj są takie betonowe, typowe mury, nie? W tej grze. A tak to... dziwne. Klimatycznie się zrobiło, ale... Czy jednak naprawdę mam tutaj się udać? Chyba nie. Muszę tam szukać. Teoretycznie tutaj mamy punkt szybkiego przemieszczenia się. Możemy sobie ogólnie coś ulepszyć. 4 punkty tak naprawdę, to ja bym sobie może poszedł w życie. Odlokuj. Żeby mieć po prostu większy pasek. Kontynuuj. Tutaj coś się poukazuje. Środek zaradcze zarządu. A, bo tutaj sobie zdobyliśmy to. Dobra, kontynuuj na drugi poziom. Jakieś nagrody. Wtarnięcie do sektora to są takie typowe rodzaje wyzwań. Kto by nie znał tego tematu. I wtargnięcie do sektora kierowniczego. Taktyka wystrzelenia. Zabij wroga z sektora kierowniczym strzałami w głowę, stosując wystrzelenie i nie dając się trafić. Ciężkie. Zabij strażnika syków w sektorze kierowniczym, stosując rozbicie. W ogóle dziwne w ogóle to zadanie. Jakieś... super. Tutaj raczej nie ma sensu iść dalej. Tak naprawdę to mi się wydaje. Chodzi dziwnie, tutaj świeci na pomarańczowo. A, bo to była ta spalarnia. Dobra, w takim razie spróbujemy poszukać tych tlików. Że tak to, pozwólcie, że tak to nazwę. O, tak jakoś dziwnie wygląda. Tylko problem w tym, że nie wiem, gdzie to jest. Jeszcze dolną część sprawdzimy. A nie trzeba tam gdzieś wlecieć? Słuchajcie.
bo tutaj mogę wejść. Ale ja nie mam gdzie wskoczyć. O! Patrzcie, tu są poukrywane. Okej. Okay. Podejrzewam, że tam też tak można zrobić. O właśnie. Może tam jest ten glut. Myślałem, że spadnę. No jeszcze gdzieś jednego gówna musimy znaleźć. Jeszcze jedno gówno musimy znaleźć. Tylko ja tego nie widzę tutaj. Gdzie to się mogło skitrać? O, mam! Patrz! No nie! Czekaj, gnoju. Jak się z tym czujesz? Pięknie, ale hedy lecą. Dobra, już wiemy, gdzie jest ostatni glut. Tylko tak, ja mam tych modyfikacji od cholery tak naprawdę. O cholery, ja to zbieram. Ten drugi poziom to w ogóle mi niepotrzebny, także to sobie będziemy rozmontowywać. Tak samo tutaj z tych modyfikacji, które ja mam, jestem zadowolony, także te... sobie par rozmontujemy. To nie ma sensu ich trzymać. Okej. Okay. Dobra. Mamy dużo tych źródła. 36 tysięcy. Przyda nam się do ulepszenia broni. Dobra, moi drodzy. Koniec balu, panno lalu. Tylko czekajcie chwilę. Ej, bo straciłem target. Przez tego chujka. To gdzieś przed chwilą tutaj było. Jest, dobra, mam. Co za syf, jeszcze więcej pleśni. Misja ukończona. Poszukaj białego dozorca, aby dowiedzieć się, gdzie jest Archie. Nie muszę, bo tu jest misja fabularna. A mam jeszcze operacji, co za syf, jeszcze troszkę. Także tym razem przejmiemy sobie, czekajcie. Co za syf, pogadaj z roślinkami. Teraz to sobie weźmiemy. Śledź. Oczywiście mamy coś, wyposażenie zdobyliśmy, ale na drugi poziom to się mogą, to może mnie cmoknąć, tak naprawdę. Dobra, w tym momencie wracamy do szybkiej, do miejsca szybkiej podróży, to jest chyba w tamtym miejscu. Udamy się do kolejnego miejsca czyszczenia tego owego syfu. Tutaj gdzieś był ten miejsce szybkiej podróży. Mamy punkt szybkiej podróży, oczywiście znowu możemy sobie wydać punkty, mamy 3 aż. Tu już mam aż 4 na kolejny rozwój. Może siła osłony byśmy sobie wzięli. Ale tu jest coś ciekawego. Specjalnie umiejki. Przechwytywanie. Czas trwania przechwytywania. Może to sobie weźmy na 2 punkty, bo tutaj jest jakaś dodatkowe drzewko. Zdolność jest zablokowana. Ciekawe. Jeszcze jeden punkt, gdzie będziemy mogli sobie to odblokować i dowiemy się, co tu jest w tej umiejce. Bo widzicie, tutaj jest taki specjalny atak, może tutaj też będzie coś fajnego. I jeszcze tutaj będzie jakaś fajna umiejka. A nie, to będzie ostatnia. Myślałem, że to jest jakiś rozwój. Choć może. Wystrzeliwuje ciężkie obiekty i ciężkich przeciwników, gdy ich poziom zdrowia jest niski. To by się też przydało, słuchajcie, na 2. To może sobie to później ulepszymy. To nie jest całkiem, nie jest takie głupie. To jest raz. Dwa, że mamy stwory astralne. Tak jest. I możemy sobie chyba coś ulepszyć, co? Na przykład naładowanie. Brakuje kasy, 45 tysiączków. Bardzo lubię z tego korzystać, powiem wam szczerze, z naładowania. Ale to niewiele nam brakuje, także pozbieramy sobie na to naładowanie, bo to jest świetna broń. Świetna broń i ja naprawdę z tego często korzystam, z tej naszej snajpy. Bo ja korzystam z tego naładowania, co nie? Ojej, na pewno to nie jest. Przebicie, nie z przebicia korzystam. Czekajcie, a przebicie mam jak? Twory astralne. Przebicie. Przebicie mogę ulepszyć, ale nie mam... nie mam uszkodzonej próbki. Nie wiem, gdzie to mogę znaleźć. Dobra, w takim razie nic nie będziemy tutaj ulepszać. Dobra, w takim razie szybka podróż. I musimy się udać tutaj.
miejsce biura dozorcy? Czemu biura dozorcy? A, chyba misji nie mam oznaczonej. Wtargnij do sektora. Nie, to nie po cholerę mi to potrzebne. Pogadaj z roślinkami, śledź. Albo nie miałem, nie miałem oznaczonej misji. Teraz szybka podróż. I tutaj musimy się udać. Jak się najszybciej dostaniemy? Tutaj. Dobra, to ciśniemy. Ok, słuchajcie, w tym momencie zakończymy sobie nasz odcinek z gry Control. Mam nadzieję, że ten materiał się podobał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej serii, jakże innych serii na moim kanale. Dziękuję za wszystkie lajki w górę lub w dół i wasz poświęcony czas na moim materiale. Nieważne jaki długi, ważne, że był. Dziękuję wam wszystkim, trzymajcie się. Cześć!